Dzisiaj jest 11 listopada. Po 123 latach bycia pod zaborami w końcu odzyskaliśmy niepodległość. A dzisiaj we Wrocławiu o godzinie 16 jest przemarsz, na który mam zamiar wyjść. Bieganie zaraz. Bieganie dzień trzeci, dzień przygotowania do maratonu. Do maratonu, który zrobię w następnym roku, który chcę ukończyć w następnym roku. 42 km mniej niż 4 godziny. Wydaje mi się, że to jest do osiągnięcia. Tylko trzeba dobrze się do tego przygotować. Zaraz wychodzę biegać, już od samego rana jestem spakowany, w sensie spakowany, ubrany do biegania, bo dzisiaj postanowiłem, że sobie pobiegam w dzień. Wczoraj biegałem wieczorem, jakoś tak. Chciałbym dzisiaj po prostu pobiegać, jak jest światło dzienne i wszystko widać dookoła. Wieczorne bieganie ma swój klimat i to fajny klimat, bo nie ma tak dużo samochodów, nie ma tak dużo ludzi na drogach, gdzieś w mieście czy gdziekolwiek. Mniej ludzi się po prostu kręci. A bieganie w taki o poranku jest fajne, bo wszystko widać ładnie dookoła. Po prostu biegniecie sobie tam, gdzie chcecie, jest ładnie, pięknie, jest znacznie cieplej o tej porze roku, nawet w dzień niż wieczorem. W przygotowaniach do maratonu korzystam z treningu Garmina. Póki co mam tylko trening pod półmaraton. Pierwsze 5 minut to jest spacerek, później 20 minut biegania i ostatnie 5 minut to jest wypoczynek. Jeszcze półtorej minuty. To dopiero początek. Każdy kiedyś zaczynał. Wyjdźcie, biegnijcie. Ruszcie się. A dobrze się biega, fajnie się biega. Dzisiaj jest dobry trening. Dzisiaj jest trening ok. 11 listopada. Zrobiłem takie Garmin mi kazał, ale troszkę wolniej biegłem. Wyciszenie, 5 minut. Bardzo dobrze. Jak dla mnie, to ja mogę tak się wyciszać przez 30 minut nawet. A znowu bym sobie pobiegał. Chyba wolę jednak nie przesadzać. Znaczy wolę biegać jeszcze, wolałbym jeszcze pobiegać. Ale nie chcę przesadzić, bo to może się wiązać z różnymi kontuzjami później. Dlatego na pewno bym nie chciał. Dzisiaj na marsz, moi drodzy. Wszyscy na marsz. Marsz na marsz. Jest godzina już 13, ja dzisiaj przebiegłem pół godziny, czyli jakieś 4 km, 5 minut rozgrzewki, 20 minut biegania i 5 minut takiego kończącego trening odpoczynku, takiego rozluźnienia się. Trzeci dzień, jestem z siebie bardzo zadowolony, bo zacząłem ćwiczyć, dostałem buty, w sensie kupiłem buty, przyszły mi, zacząłem ćwiczyć. Ja brnę, wy też brnijcie, jeżeli na czymś wam bardzo mocno zależy, jak na pokonanie maratonu, no to po prostu zacznijcie biegać od kilometra. Jeżeli wam zależy na przejściu jakiegoś szlaku, to zacznijcie na początku jakieś małe kilometry albo gdzieś spacery w koło miasta, domu, jak tam uważacie, żeby jakoś zacząć, żeby się ruszyć, żeby zrobić ten pierwszy krok. 11 listopada dzisiaj, odzyskanie niepodległości. Po 123 latach pora się wybrać i pójść razem z marszem. O, chodź tu, WPC 80. Ostatnio będąc w Biedronce napotkałem na bardzo ciekawą rzecz. Mlekowita. WPC 80 mlekowita. Białko, jeszcze sprawdzam to białko. Nie bez BCA, białko BCA. Bez aspartamu, czyli dobrze, bez raka. Bez glutenu na pewno. Takie białko, jeszcze sprawdzam. Ostatnio mi się wydaje, że coś przez nie się źle czułem, ale nie jestem pewien, czy to na pewno przez to. No i dzisiaj piję. Nie mam shakera, więc ciężko. Ale po takim bieganiu dosyć spoko. Oprócz tego, że to białko, no to jeszcze kolagen na kości, na bieganie, na to wszystko, po prostu. A białko sobie piję. Coś jakbyście zakładali klapki Kubota. Nie wiem, czy to dobre porównanie. Takie swag. Dobre jest. W sensie jest ok, jest dobre. Zobaczymy, jak będzie później brzuszek bolał, czy nie. Dzisiaj wszystko, co miałem zrobić w domu, to zrobiłem. 11. Na marsz. Marsz na marsz. Marsz na marsz. Marsz na marsz. Dobra, jeszcze zanim marsz. Moi drodzy, Q&A. Manko, gdzie teraz w podróży jesteś? Pozdrawiam. Jestem już w domu, wróciłem z łuku Karpat. Przebyłem 2500 km na pieszo przez góry Karpat. I jestem już w domu, teraz wszystkie odcinki vlogowe będą na bieżąco. Wszystko, co się będzie działo, będzie na bieżąco, oprócz całej serii z łuku Karpat, którą nagrałem.
którą jeszcze montuję i ciężko mi to idzie. Ale wszystko to, co będzie, no to już będzie na bieżąco. Jestem we Wrocławiu, niedługo po Nowym Roku planuję wyjazd za granicę do Holandii. Czy wików i wod to jeszcze obowiązują? Tak, obowiązują, ale nie wszędzie. Nie jest to tak, że w Otto wszędzie są wiekówki. To wszystko w zależności od firmy, z którą Otto ma podpisaną umowę na znalezienie im ludzi do pracy. Tak. Wszystko od tego zależy. Na przykład w jednym Jumbo online może nie być wiekówki, a w Jumbo zwykłym już będzie ta wiekówka niestety. Jaką szerokość wybrałeś? Standard czy poszerzałeś? Podaj proszę realną szerokość wewnętrzną w najszersze miejscu. Wewnątrz najszersze miejsce miało 80 cm. Ja wybrałem opcję standardową z wypełnieniem puchowym z góry. W sensie to jest śpiwór puchowy, ale więcej puchu chciałem u góry. I szkoda, że nie dało się wszędzie więcej puchu. Bo może nie to, że bardzo marzłem na łuku Karpat, ale było trochę czuć chłód. Otto chce skan dowodu, czy da się to obejść? Trochę to odstrasza. Otto chce skan dowodu po to, żeby wam wypełnić dokumenty. Można to obejść jadąc na przykład do Wrocławia, do siedziby Otto i pokazując im ten dowód. Ale raczej tak zrobią skan. Tak mi się przynajmniej wydaje, nie chcę mówić na 100%, ale można to w ten sposób próbować obejść, przyjechać do Wrocławia, umówić się na rozmowę i tutaj to załatwić. Daleko do Wrocławia pewnie nie macie. Chociaż kto to tam wie z Warszawy czy z Gdańska. Bywa różnie, no. To było Q&A. Jeżeli macie jeszcze jakieś pytania, to pytać, śmiało pytać. Ale tam na dworze jest jasno, jest dzień, jeszcze zapomniałem. No, zaczyna się, dobrze. Bardzo dobrze. I oto jest Marsz Niepodległości 2023, 11 listopada. Będziemy szli razem z marszem. W marszu. Już trochę ludzi się zebrało, ale powoli. Za jakieś 20 minut będziemy ruszali. Godzina 16, rozpoczął się marsz. Właśnie wszyscy wyruszyli spod dworca kolejowego we Wrocławiu. Idziemy w stronę rynku. Do dużo policji też. Coś się dzisiaj może dziać, ale to raczej na uboczach marszu, a nie tak w marszu. Zazwyczaj gdzieś tam będą ludzi łapać po bokach. Jest dzisiaj trochę ludzi. Można się tutaj zgubić nawet. Marsz już trwa 40 minut. Było 15 minut opóźnienia, ale to nie jest dużo. Zazwyczaj bywa dłużej, to przygotowania i tak dalej. Poza tym mi zabrali jednego busa z dwóch. Chcieli się pozbyć nagłośnienia we Wrocławiu. Nie wiem kto, ale ktoś na pewno za to odpowiada, za to, że busa im zabrali. Jeszcze tak, w stronę rynku, a później już w stronę końca. Dosyć dużo ludzi, bardzo ładnie to wygląda. Fajnie zorganizowany jest w tym roku ten marsz. Jest chyba jeden z takich lepiej zorganizowanych, to na pewno. Poza tym wszędzie fajnie, ludzie sobie śmigają, idą z dziećmi ludzie, pokazują jak to powinno wyglądać. Póki co nie ma żadnych rozruch, i oby nie było. Ale z pewnością będą tylko gdzieś tam na boku i tyle. Jeszcze pewnie z pół godziny do godziny maksymalnie będzie się to wszystko kończyło. Coś takiego. Cały czas do przodu. Idziemy trochę z tyłu tego pochodu, przejścia, marszu. Ale tu też jest fajnie. Poza tym po lewej stronie jest wielka polska flaga, która ładnie, bardzo ładnie wygląda. Dzień dobry.
marszu już, trwało to trochę, też sporo przeszliśmy, ponad 3 km tak na spokojnie i bardzo fajnie, bardzo spokojnie, tak no widać, że to było dobrze zorganizowane naprawdę. Fajnie było być na marszu, dzisiaj jest odzyskanie niepodległości po 123 latach, więc no powiem wam, że to jest 105. rocznica dzisiaj. Ty jedziesz do Holandii, prawda? Prawdopodobnie, w sensie jest chyba 90% szansy, że pojedzie. Czyli duże prawdopodobieństwo, że Holandia jednak wypali. Znaczy ja na pewno jadę, Radek to nie wiem, ale ja jadę. Jeszcze nie mogę doczekać, bo w końcu będę mógł zarobić, coś oszczędzić i nowy sprzęt, nową kamerę kupić, zarobić na nowy rower, zarobić na parę rzeczy, oszczędzić na remont, oszczędzić na wyjazd rowerowy, poćwiczyć w Holandii, pobiegać w Holandii. Tutaj już biegam, ale w Holandii też spoko się będzie biegać. Ja tam lubię biegać w Holandii. Jutro znowu kolejny dzień. Do zobaczenia. Cześć.